stolni dolnej, nazywanej też Brudershaft. Ale czy to jest to ta sztolnia, to sprawdzimy dopiero wewnątrz. Mają tam być jakieś komory, bo tu można się pogubić. Tu z boku była jakaś też sztolnia zasypana, ale czy to początki drążenia sztolni, tego nie wiemy. Zaraz się będziemy wbijać. Tam po prawej mamy takie koryto poprowadzone od smoczej jamy w dół całego zbocza, które górnikom służyło do sypywania tym korytem skały płonnej i urobku. Dobra, zaraz się wbijamy. No. Idź. Nie dotykaj tych skał, co są nad tobą przy wejściu. Pełny profesjonalizm. Dobra, teraz ja wchodzę. O. Po wejściu mamy taki ładny chodniczek. Bo na razie przez ten przecisk trzeba tu przejść. Plecak bierzemy ze sobą. Bo nie wiemy, jacy tutaj ludzie mogą być i możemy wyjść i nie będzie plecaka. O. Tak to leciało. Mów ciszej i staraj się nie uderzyć głową. Miej na to na uwadze, żeby nie uderzyć tego, co jest nad tobą. Bo może być lipa z miodem. No, spękane. Nad nami wiszą takie skały, to są... Widać tutaj fragmenty wapienia krystalicznego. Idziemy tym nieregularnym chodnikiem. To jest jakiś taki w ogóle jakiś uskok. Dobra, idziemy dalej. Ale można tu iść swobodnie wyprostowanym. O! Maciek, widziałeś czmysz czarbówki jak śpią? O! Bydlaki takie lubią właśnie takie miejsca. Uważaj też pod nogi, bo nie wiem, czy tutaj nie ma gdzieś jakiegoś, wiesz, szybiku czy coś. Pleśń. No, twoje lewisy już gorzej wyglądają. Widzisz, jakie tu masz formy różne skał, przemieszane? Właśnie widzę. No. Tak, zatem już teraz mogę powiedzieć raczej, że jesteśmy w sztolni dolnej, zwanej Brudershaft. Z opisów tak to wyglądało, że ten chodnik prowadzący do komory miał wyglądać. Stolnia właśnie Brudershaft miała być połączona ze smoczą jamą. Co tu mamy, jakiś obwał? Co? No i tu masz wapień. A za tym szli. Tu ślady po czymś? Po wierce? Ciężko powiedzieć. Idziemy.
O. Czacha. Zwierzęca, no mam nadzieję, że nie ludzka. Tam się w ogóle gdzieś da wejść? Jakaś komora miała być. I co? To jest tyle? To masz. A co, nie wchodzisz? Nie, ja to wiem, to łatwiej nie wyjść, jak nie będzie z ręką. O kurde. Powiem. A tu masz odsięgłą też, widzisz? Tam u góry. No dobra. A zobacz, skąd przyszliśmy, sfilmuj to. Z tej dziury tu. Piękna dziurka. Podejdziemy, zobaczymy, co tam jest. Tylko jeszcze myśl tu. Odbyśmy. Tam mamy krótką. No się daje. Jesteśmy w komorze wydobywczej. Tam mamy jakieś małe wejście. Zobaczymy, co tam jest. My przyszliśmy stąd, z tej dziury. Maciek. Ale kurwa. Statywu nie wziąłeś. Nie, właśnie. Bo ci dupę zawróciłem ten. Nie, wiem, że tam postawiłem. No ładny pokoik. Jakby coś nie pykło w małżeństwie, to tu i ciepło jest. Tylko trochę ciemno. No mówię właśnie, że coś tam jest. Tu mamy podest. Widzisz? Tamtą belkę. Na niej były podesty. Na nich stawali górnicy i fedrowali te wyższe pływy. Ogień. Lekko nie było. Jak taka ładna skała, gdzieś tu widziałem. Taką kolorową. No. My idziemy tam w dół zobaczyć. No ta jest warta grzechu, nie? Sztolenka. No ale to trzeba wszystkie zobaczyć. Nie no, te budziki bez kitu na tych kamieniach, one jeżdżą. Ostatni raz te trampeczki wziąłem chińskie. Żebym ja po sztolniach na dupie jeździł. Ja nie wiem, czy tam dalej jest możliwość przejścia. Ale mniejsza z tym, ty tutaj będziesz potem stał, ja zrobię fajną fotkę z tej szczelinki. Maciuś w szczelince. Da się. Agnieszce powiedziałem, że już my ze wszystkich sztolni wyszli, a tu najgorsze badziewie jest. Może rozciąć głowę jakiś kamyczek dwutonowy.
Co? Co? No to malina, to o to chodzi. O. To był podest. Zakładam, że on ma minimum 100 lat. Na to szły deski. Podest drugi był gdzieś zapewne tutaj. O, nawet jest miejsce po wyżłobieniu. Na tym były dachy. I się jechało. Dobra. Dziwię się, że tu są znicze. No komu chce się iść do sztolni ze zniczem takim, ty? Masz pojęcie? Przecież raz, że gówno zobaczysz. Różne są zboczenia. No różne. A tu jest... To jest... Zobacz, to jest urobek. Tak, to jest już skała płonna, niewyniesiona. Stamtąd przyszliśmy. Ty, co to jest? Ty, nie topesz, jaki kurwa piękny, nie uderz go. Jak pięknie się zamknął, jebany. Zobacz. Faktycznie. Nie oświetlaj go. Jak go teraz budzimy, to on zdechnie. Ale pięknie, no tak się rzadko zdarzy, żeby tak pięknie się schował. Ja muszę fotę pierdolnąć. Ja widzę pierwszy raz, jaki to też śpi. Tak? No październik, ono już będę zaczynać. No, na filmie tego nie będzie pewno widać. To włączam te światła, żeby go tak nie oślepić. Ostrość złapie za 6 dni. Ja bym się aparat włączył. Dobra. To mnie topesz. Dobra, lecimy. To mnie topesz. Co, tam nie ma przejścia? Chyba nie ma. No ale piękny jest ten mnie topesz, bez kitu, te skrzydełka. Szkoda, że ja gruby jestem. Bo chciałbym być nietoperzem w następnym wcieleniu. I co tam, zacisk? Co? Tam już mamy koniec. A tu mamy przodeczek kolorowy. Walili chłopy. Stwierdzili, że lipa jest. Nie ma co. No tak to leciało. Tutaj w tej sztolni mamy do czynienia ponoć, ale to się opieram na pewnej stronie grupy Pasjonat. Nie chcę ich teraz skrzywdzić, ale nie pamiętam skąd oni są. Czy z Pieszyc? Zdaje się, że z Pieszyc. I oni twierdzą, że tutaj początkowe metry tego chodnika, który szliśmy, to jest charakterystyczne, jak to się nazywa, mówiłem, sklepienie ciśnieniowe, o, wykształciło się,
Każdy, kto chce sprawdzić, to znaczy sklepienie ciśnieniowe, to odsyłam do internetu. Nie będę tego tłumaczył. Chodzi o nacisk od góry całego górotworu, który przechodzi następnie w nacisk na ociosy. Następuje odprężenie skały na stropie, tym akurat. I odprężona skała odpada, tworząc charakterystyczne takie łukowate wnętrze sztolni, przekrój. Tyle w skrócie. No, może mówiłem to zbyt mało poprawnie, ale myślę, że dotarło to do każdego. No i tyle, co? I zdjęcia robimy. Sztolnia dolna, Bruderschaft. Ile można powiedzieć? Dwie komory wydobywcze, nie? Jedna duża, druga mała. No i tyle. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Do zobaczenia.